Koniec lat 90. był jednym z najpłodniejszych okresów w życiu Nobuo Uematsu, który zaserwował wtedy graczom wiele pamiętnych melodii. Nie inaczej było z ósmą odsłoną Final Fantasy, choć wypadła zdecydowanie słabiej pod kątem ilości chwytliwych tematów. W zamian jednak soundtrack zyskał na poziomie artystycznym. Najlepszym przykładem jest słynny utwór Liberi Fatali, zagrany przy udziale niewielkiej orkiestry symfonicznej oraz chóru, który recytując po łacinie słowa Fitos lusek vecos vinosek wprowadza nas w wir przygody. Podobnych zabiegów na tym czteropłytowym albumie znajdziemy o wiele więcej, ale kluczowym elementem pracy kompozytora okazała się różnorodność gatunków muzycznych, zaczynając od nawiązań do muzyki klasycznej, a kończąc na rocku progresywnym. Warto zauważyć, że Uematsu nie poświęcił szczególnej uwagi każdemu bohaterowi z osobna, tylko skomponował głównie utwory ilustrujące ważne momenty fabularne. Podobnie jest z miejscami, które gracz zwiedza podczas swojej wędrówki. Wszystko tak naprawdę toczy się wokół pary głównych bohaterów Final Fantasy VIII. Dlatego kompozytor miejscami bawi się naszymi uczuciami, serwując melancholijne, a czasem wprost łzawe motywy. Dobrym przykładem jest piosenka Eyes on Me, wykonana przez chińską pop gwiazdę Fei Wong, która jako pierwsza w historii gier wideo otrzymała statuetkę Japan Gold Disc Awards w 1999 roku. Na szczęście w tym wszystkim nie zabrakło miejsca na motywy bitewne, które ewidentnie zrodziły się z inspiracji kompozytora zespołami rockowymi lat 80. oraz pasją do muzyki Szostakowicza. Co zatem wyróżnia ścieżkę dźwiękową ósmej odsłony Final Fantasy od pozostałych dzieł Nobuo Uematsu? Jest to na pewno pierwszy album w dorobku tego kompozytora, który wymyka się typowym ramom tworzenia muzyki do gier wideo. Rozpiętość gatunków jest niezwykle bogata względem tego, co było wówczas dostępne na rynku. Przez to ścieżka dźwiękowa do Final Fantasy VIII została tak dobrze zapamiętana nie tylko przez osoby grające na konsolach, ale nawet przez słuchaczy niezwiązanych z elektroniczną rozrywką. Ten album zawdzięcza swój status kultowej produkcji przede wszystkim temu, że odstaje od pozostałych płyt tego popularnego cyklu Square Enix.